Szczęść Boże, kochani. Cieszę się, że w niedzielny poranek, popołudnie albo wieczór, w każdym razie w Dzień Święty 8 września 2024 roku możemy spotkać się tak trochę wirtualnie i posłuchać Bożego Słowa, tego, co Pan Bóg chce nam dziś przekazać. W psalmie 119, 66 wersecie psalmista tak mówi: naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Ten werset bardzo jest podobny do wczorajszego, sobotniego wersetu, kiedy król Salomon woła do Pana: Panie, obdarz mnie tylko mądrością po to, abym potrafił rozsądzać między dobrem a złem. Jeśli uwierzyłem Bożym przykazaniom, a Boża droga i Boże przykazania mogą być tylko dobre dla nas, mają nas zabezpieczyć, ale też i mają nam pozwolić wybierać w naszym życiu tylko to, co dobre, aby nie działo się nic złego. I każde z tych przykazań jest takim bezpiecznikiem, który gdy wyjmiemy i przekroczymy pewną granicę, może spowodować, że zacznie się źle dziać w naszym życiu. Będziemy wybierać wtedy zło, a nie dobro. I to zło wokół nas będzie również się rozprzestrzeniać. Jeżeli będziemy wypowiadali słowa, które nie będą prawdziwe, jeżeli będziemy oszukiwali, jeżeli będziemy działali po to, aby ulec podziałowi, a nie budowaniu wspólnoty, to znaczy, że działamy przeciwko Bożym przykazaniom, bo Pan Bóg nie chce, aby zło panoszyło się w naszym życiu, aby zło zwyciężało w moim, Twoim życiu, w Kościele, w naszych wspólnotach, które tworzymy. Dlatego chce nas uczyć poprzez swoje przykazania każdego dnia, abyśmy mogli doświadczać tylko tego, co dobre i co właściwe i co buduje, co wzmacnia. Moi kochani, Salomon to wiedział, potrzebował mądrości, żeby dobrze decydować i mądre sądy wypowiadać. Prośmy o to samo, o mądrość i budujmy swoją wiedzę i ocenę sytuacji na Bożych przykazaniach, na Bożej prawdzie. A apostoł Paweł do Tymoteusza w drugim liście napisał też takie bardzo mądre słowa: głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Chyba bez komentarza, jeśli oglądamy codziennie wiadomości, gdy widzimy różnych polityków, którzy ze sobą kłócą się czasami naprawdę o małostkowe rzeczy, a czasami o bardzo ważne, ale głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, również w Kościele, również w Twojej rodzinie, bo one też od siebie oddalają, one nic nie wnoszą, zawsze dwie strony sporu pozostaną przy swoich racjach i czasami nie da się po prostu kogoś przekonać do tego, nawet jeśli ma się fakty, nawet jeśli ma się pewne rzeczy jasno określone. Ktoś i tak będzie myślał po swojemu. Takich rzeczy apostoł Paweł nam dziś mówi: unikaj. Po to, żeby nie było sporów. Po to, żeby się nie kłócić. Po to, żeby nie próbować na siłę udowadniać swoich racji, bo tak naprawdę to nic nie wniesie, a tylko zepsuje nam nastrój i wydrze z nas resztkę dobrej energii. Życzę Wam, aby dzisiejszy Dzień Święty był dniem, w którym doświadczycie Bożej obecności, doświadczycie Bożego dobra i w drugim człowieku dostrzeżecie to, co najlepsze. Podziękujcie Bogu za swoich bliskich, za swój Kościół. Pomódlcie się o swojego duszpasterza. Pan Bóg niech was wszystkich ma w swojej opiece i błogosławi. Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.